Witam serdecznie, moim gościem Grzegorz Woźniak, Maxfall. Witam. Grzesiu, nie udało się dzisiaj awansować do tego finału Pucharu Ligi Orlika z Gold Teamem, ale trzeba przyznać, że naprawdę zaprezentowaliście się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Nie będę ukrywał, że chcieliśmy ten mecz wygrać, no ale nic, no, trafiliśmy na lepszą drużynę w dniu dzisiejszym i po walce przegraliśmy. No. Dzisiaj tak naprawdę patrząc na to, dlaczego nie wygrywacie, to ja bym tu powiedział, że błędy, bo autostrada przy jednej bramce rywali do bramki, a drugie, no powinno być 2-2 po podaniu Andrzeja, ten się wziął za strzelanie. No mogło tak być, no powiem tak, no ja puściłem dwie bramki, gdybym zagrał na zero, mecz byśmy wygrali. No ale niestety tak nie było, no mówię, no piłka nożna jest grą błędów, my zrobiliśmy ich dzisiaj co najmniej dwa i przegraliśmy 2-1. I tak, naprawdę wielkie gratulacje, bo doszliście do półfinału. W lidze jesteście na czwartym miejscu w Ekstraklasie, więc można powiedzieć, jeszcze nie kończymy sezonu, ale na tym etapie naprawdę prezentujecie się dobrze i chyba zadowolenie jest z wyników. Znaczy, cel minimum był utrzymać się w lidze. No, potem wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, weszliśmy do piątki. Teraz, jeżeli uda się jakieś punkty zdobyć, to będzie wszystko na plus. Trade, Dom Weselny, Sylwia, drugi półfinał. Jak myślisz, jak zakończy się tam pojedynek? Znaczy, przed meczem mówiłem, że chciałem z Sylwią zagrać w finale. No, niestety nam się nie udało. Nie wiem, kto wygra. Niech wygra lepszy i tyle powiem. Sylwia, będziesz miał okazję zagrać jeszcze na rewanżu w Ekstraklasie, bo już terminarz tam widnieje. No i właśnie, taki pojedynek jak dzisiaj z Gold Teamem, przegrany tylko jedną bramką, myślę, że pozytywnie was nastroi na rundę rewanżową Ekstraklasy. No, myślę, że tak. Myślę, że tak. No, u nas już widać, że jednak gramy z meczu na mecz coraz lepiej, przynajmniej ja tak uważam. No i chłopaki z drużyny również, także myślę, że jeszcze powalczymy. Dziękuję za wywiad. Dzięki.